Dzień dobry, witam w niecodzienniku terapeuty i mam dzisiaj dla Was bardzo ciekawy temat do poruszenia. Jestem Iryna, jestem fizjoterapeutką uroginekologiczną, na co dzień pracuję z takimi pacjentkami, prowadzę również swojego Instagrama, a jeszcze od niedawna zaczęłam prowadzić swój kurs dla przyszłych terapeutyk uroginekologicznych. I bardzo często osoby z branży i nie tylko pytają u mnie, Iryna, jak Ty na takim luzie podchodzisz do tematów tabu? I teraz pytanie Jakie ogólnie to są tematy tabu? Zazwyczaj to są tematy oczywiście seksu, orgazmu, defekacji, mikcji. I z jednej strony to bym mogło wydawać się, że to faktycznie jest temat tabu, ale dla mnie te cztery punkty to w ogóle nie są tematy tabu. Dlaczego one mogą być tematem tabu? Skoro dotyczą tak naprawdę mojej fizjologii, mojego ciała. Jeżeli ja jestem fizjoterapeutem, to ja bardzo dobrze wiem, że te wszystkie reakcje, z którymi przychodzi do mnie pacjent, są absolutnie normalne. I na ile ja jestem otwarta na ten temat, tak samo ja będę mogła przekazać tu ten luz i to otwartość swojemu pacjent, pacjentowi. E, jak jako konsekwencje to później może mieć u mnie w gabinecie? Pacjentka przychodząc do terapeuty urogynekologicznej e, jest bardziej otwarta na zapytanie o tego, że hej, jeżeli ja spożyję swoim mężem w takiej w takiej pozycji i ja odczuwam ból, co ja mogę tak naprawdę z tym zrobić? Ona jest wtedy bardziej ciekawa swojego ciała. Ona wtedy nie boi się Wam zadać tego krępującego pytania, któremu ona tak naprawdę nie ma komu zadać. Ona może to zadać swojej koleżance, ale koleżanka może wysłuchać, ale nie być kompetentna w tym, żeby jej pomóc. Ona może zadać to swojej pani gine ginekolog, ale zazwyczaj lekarz nie ma czasu, żeby odpowiedzieć na te pytania, które będą interesowały Waszych pacjentów. Więc moim apelem dzisiaj jest moje kochane terapeuci. Starajcie się też otwierać na właśnie te tematy, które z jakiegoś powodu w naszym społeczeństwie się przyjęło o tabu. Zastanówcie się, dlaczego dla Was temat seksu jest w ogóle tematem tabu? Dlaczego Wy nie możecie o tym porozmawiać ze swoim pacjentem? Dlaczego Wasze ciało gdzieś tam pokazuje, że to jest Wasza blokada? Może fajnie byłoby Wam również tym tematem popracować? Dlaczego tam temat orgazmu Dlaczego temat defekacji czy mikcji ma w jakiś sposób nas, terapeutów, blokować? To są fizjologiczne rzeczy, naturalne i my bardziej będziemy do nich otwarci, tym z taką otwartością do nas będą przechodzić o radę nasze pacjenci i tym lepiej my będziemy mogli im pomagać. I teraz byłoby bardzo dobre pytanie, no ok, Iryna, ale ogólnie jak się otworzyć e, na te takie skrępujące tematy? Przede wszystkim, drogi fizjoterapeuto, otwórz się na swoje własne ciało. Poznałeś swoje ciało z każdej strony, poznałeś swoje ciało dotyku, poznawać swoje ciało w ruchu. Im będzie Twoje ciało było, będzie dla Ciebie bliskim przyjacielem i przyjacielem, im Ty będziesz bliżej swojego ciała, tym tak samo Ty będziesz mógł tą bliskość przekazać swojemu pacjentowi. Twoje relacje z ciałem często się przekładają na to, jakie relacje z ciałem Ty będziesz przekazywać swojemu pacjentowi. Zawsze zacznij od siebie. Otwórz się na różnorodny ruch. Jeżeli ty zauważasz, że w swoim kabinecie ty nie możesz wymyśleć jakiegoś prostego, ciekawego, zaangażującego Twojego pacjenta ćwiczenie, spróbuj różnych terapii ruchowych, sprób tańca, sprób, spróbuj to, czego tak naprawdę chciałeś zawsze spróbować, albo tam, gdzie chodzą Twoje pacjenci. Jeżeli ty nie zrozumiesz ćwiczenia, które wykonuje Twój pacjent, na czym ono będzie polegało, to też nie będziesz wiedział, w czym ewentualnie jakie zagrożenie, zagrożenie, nie zagrożenie, ale jakim. Problem w tym ćwiczeniu może mieć twój pacjent. Bądź ciekawy różnego ruchu. Próbujcie różnego ruchu i próbujcie doświadczać wasze ciało. Dotykajcie różnych struktur, przytulajcie się do różnych y, faktur itd. i tak dalej. Im będzie wasze ciało bardziej otwarte na świat zewnętrzny, tym te po prostu tematy tabu u was nagle się posypią same, bo wy będziecie blisko siebie. Im wy jesteście bliżej siebie. Tym to blisko siebie wy możecie przekazać Waszemu Pacjentowi. A chyba ogólnie też u fizjoterapii nam o to chodzi.